Dzień dobry, drogie panie. W nowym roku nasza pierwsza sesja. Dzień dobry, Tereso, witam Was. Elu. Życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. I my życzymy wszystkiego Życzę wszystkiego najlepszego. najlepszego. Witam. Tereso, to będzie twoja sesja i sesja będzie telepatyczna, to znaczy, że w hipnozę wchodzi tylko Ela dzisiaj. Ale to nie znaczy, że tylko Ela i ja pracujemy dzisiaj. Wręcz przeciwnie. To wiesz o tym? Będziemy współpracować z Twoim ciałem subtelnym. Ty możesz w trakcie sesji odczuwać to, co będzie się działo na poziomach subtelniejszych. Możesz sobie zamknąć oczy w trakcie sesji, co ułatwi Tobie to odczuwanie. Potem po sesji się z nami podzielisz, opowiesz. Czy coś czułaś i w jaki sposób czułaś? Dziękuję. Dziękuję bardzo. To teraz poprosimy o wyłączenie mikrofonu, Tereso. Dziękuję bardzo. Elu, kilka głębszych oddechów. Policzę powolutku od 5 do 1, żebyś mogła się zrelaksować. Ale jeśli zobaczysz Teresę wcześniej, powiedz. 5. 4. Widzę Teresę. Rozpoznała się. Tak, to jest Teresa. To powiedz, jak widzisz Teresę, w jakiej sytuacji się pokazała nam dzisiaj? Pokazała się z dnia dzisiejszego. Jest taka bardzo sztywna, bardzo zmrożona. Widzę ją bardzo fizycznie. Pokazała się bardzo fizycznie. Masz kontakt. To znaczy energetycznie, ale jakby w postaci fizycznej. Dobrze. Mam kontakt ciało subtelne do ciała subtelnego. Ona stoi tak nieruchomo bardzo i bardzo sztywno. Nie Zapytasz, rusza się. jak się czuje? Zmrożona, unieruchomiona. Bardzo jej ciasno i zimno. Od jak dawna tak czuje się? W taki sposób, taka zmrożona, tak, że nie może za wiele zrobić. Czy czuje, że nie może za wiele zrobić? Nie umie określić, jaki to jest czas. Mówi, może 3 lata, może 30. Nie umie powiedzieć. Ma kontakt ze swoją fizycznością? Lekki ma, ale troszkę ograniczony. I ten kontakt, który ma, jak wygląda? W jaki sposób kontaktuje się z poziomem swoim, własnym, z sobą samą, tylko fizyczną? Znajduje luki. Ona mówi, znajduje luki. Jest jakby trochę odcięta od swojego ciała fizycznego, ale radzi sobie poprzez wykorzystywanie luk, jakby błędów, ale nie swoich. Jasne. To znaczy, że tych luk jest więcej niż jedna. Pojawiają się i zasklepiają. Te luki są bardzo ruchome. Raz pojawia się jedna i za chwilę znika, pojawia się druga. Ale nie jedna po drugiej. Czasami potrzebuje znaleźć trochę więcej czasu. Potrzebuje czasu, żeby znaleźć kolejną lukę, o, w ten sposób. Czyli jej aktywność generalnie polega na czym? Tak generalizując. Aktywność jej, czyli jej subtelności. Subtelnej, tak. W stosunku do swojego fizycznego ciała. Ona mówi, próbuje się z nią porozumieć tak często, jak może.
wyszukuje po prostu możliwości, wyszukuje odpowiedniego momentu. Na to, to ona mówi, to wygląda tak, jakby czasami coś jej pozwalało skontaktować się ze sobą, pozwalało, no pozwalało, ona tak mówi, a czasami jest to błąd w jakimś w systemie bądź w programie, który ona wykorzystuje, ona cały czas jest czujna, mówi, cały czas jest napięta, czujna, ma oczy wszędzie. Czyli to napięcie i ta czujność wynika z tego, że cały czas wyszukuje tej możliwości skontaktowania się ze sobą. Tak. I wtedy, kiedy czuje, że coś pozwala na ten kontakt, to jak się kontaktuje? Co sobie mówi, co sobie przekazuje? Ona mówi, że to są takie bardzo krótkie informacje, impulsy, takie bardzo delikatne. Czasami podaje jej informacje, nie rób. Zostaw. Czasami daje jej impuls takiego ciepła przebłysku, jakby pojawia jej się przed, może nie przed oczami, nie wiem jak to nazwać, pojawia się w jej całym ciele tak jakby zgoda bądź niezgoda, albo wątpliwość. Nie wiem jak to nazwać. Okej. To chciałabym pójść do przeszłości. Jeśli się zgodzi, i zobaczyć pewną sytuację, taką, którą opisuję być może teraz, ale wcześniej potrzebujemy zgody na tę pracę. Tak, mamy zgodę. Dobrze, to pójdziemy 5 lat wstecz, kiedy początkowo podjęła decyzję o tym, żeby skorzystać z usług pewnego człowieka. To miało pomóc jej rodzinie. Wysłała dane, informacje o sobie i o swoich bliskich, a potem zrezygnowała z tych usług. I zobaczymy, co się działo. Raz, dwa, trzy. Myśl o tym pojawia się nie z niej, tylko jakby z zewnątrz. Myśl o tym, żeby skorzystać z tych usług? Tak. Ona była otoczona ciemnością, subtelność, gęstą ciemnością. Rwała się do tego, aby nie zrobić tego, aby Teres od tego odwieść. Nie czuła zgody w tym. Nie czuła zgody w czym, Elu? Konkretnie, poproszę. Nie czuła zgody w tym, aby wziąć w tym udział. I ta niezgoda pochodziła z tej ciemności, czy z niej? Nie, z niej. Z niej. Informacja o tym, aby wziąć, aby pójść do tego mężczyzny, pochodziła od zewnątrz. Okej. Okay. Nie od niej. Ona próbowała to powiedzieć dużo wcześniej, ale otoczona była ciemnością. Jasne, teraz i rozumiem. Nie mogła się przez to przebić. Wtedy, kiedy ja widzę, ona wysyła dane i ta ciemność jakby robi się rzadsza, robi się bardziej jakby przejrzysta. W momencie, kiedy ta ciemność się rozpływa bardziej, ona jest cicho, czeka na odpowiedni moment. W momencie, kiedy już wszystko jest prawie ustalone, znajduje lukę i daje impuls. I w tym momencie Teresa mówi, nie, ja może zrezygnuję, nie wiem, co to jest, ale nie wiem, po prostu nie. I zrezygnowała. Okej. I to pochodziło od niej samej. I to pochodziło od niej samej. Zobacz, co po tej decyzji, żeby tego nie robić, żeby nie korzystać z tych usług, co się dzieje z nią energetycznie. Dostaję łomot, za przeproszeniem. Ta ciemność pojawia się jeszcze parę razy przy niej. Subtelnie w tamtym momencie zrobiła się taka bardziej ciepła. Taka mogła się jakby dostać do tej ciemności, trochę ją rozproszyć. Ale kiedy ona, kiedy nie doszło do tego spotkania z tym mężczyzną, ta ciemność powróciła, jakby doładowała jej jeszcze bardziej, nie wiem,
Trzeba, Czegoś. zobaczmy, na czym ten łomot polegał. Czuła się źle, miała wyrzuty sumienia, pojawiały się myśli, kurczę, czy ja dobrze zrobiłam? Może to był dobry pomysł, a dlaczego bardzo dużo wątpliwości, wyrzutów sumienia, dysputa z samą sobą, nawet samopoczucie popadło. To jest to, co się dzieje w jej energii mentalnej, a co się dzieje z nią energetycznie, na czym polega ten łomot? Kurczy się jeszcze bardziej, zostaje bardziej obkurczona, bardziej jakby osnuta. Co ją osnuwa? Ta ciemność. Ta ciemność powraca. Powraca. Skąd ona przychodzi, ta ciemność? Z zewnątrz. Ona jest koło niej. Ona patrzy, obserwuje ją cały czas. Czasami jakby znika i powraca, ale jest z nią w 90% cały czas. Okej. Jest przy niej. Okej. To wróćmy do dziś. Ta ciemność jest cały czas tutaj? Jest teraz nie bezpośrednio przy niej, jest dalej, ale ja Ale ją jest. czuję. Ale jest. Czy ta ciemność ma swoją świadomość? Tak. Elu, to zadaj pytanie tej ciemności. Dlaczego jest przy Teresie? Ona mówi, taka jest jej wola tej Teresy czy ciemności. tej ciemności? Jest wola, żeby być przy Teresie. Tak. Lubi Teresę? Lubi się nad nią pastwić. Lubi ją, mówi dosłownie, onieśmielać, omamiać. Taka jest jej rola. Okej, okay, i sprawia to przyjemność tej ciemności. A ma swoje imię ta ciemność? Nie ma swojej imienia. A miała albo ma ciało fizyczne obecnie? Miała. Miała. I kim była? Człowiekiem mówi. Kobietą czy Ogólnie mężczyzną? bardzo Kobietą czy różnie. mężczyzną? Różnie. A ostatnio? Kobietą czy mężczyzną? Kobietą. W którym roku żyła? Początek 1900 roku. Kim była w swoim życiu? Jako ta kobieta? Czym się zajmowała? Ona mówi chemikaliami. I do czego te chemikalia były potrzebne? Ona mówi, nie interesowało ją to zbytnio. Interesowało ją to, że dostawała za to pieniądze i przywileje. No, ale wie, jakimi chemikaliami się zajmowała, do czego służyły te chemikalia. To były przygotowywania do walki pomiędzy ludźmi, tak mówi. A czy znała wtedy Teresę? Może miała inaczej na imię Teresa. Tak. Kim była Teresa dla niej? Była w laboratorium, ale nie była pracownicą. Bardziej chodziło o testowanie, ale to bardzo nieświadomie Teresa znalazła się tam. Czy tamto spotkanie z Teresą, czyli jej jako laborantki, a Teresy jako osoby, która brała udział w tych testach, miały wpływ na to i dało pozwolenie, możliwość, że teraz ta ciemność jest przy Teresie? Tak. To co takiego się wydarzyło pomiędzy nimi? Śmierć Teresy. Ja tu widzę, że one się znały trochę. Nie były przyjaciółkami, tylko znały się tak, cześć, cześć, co u ciebie, co u ciebie. Zwabiła ją tamta kobieta. Jakby podpuściła ją, aby odwiedziła jej laboratorium. Potrzebowali informacji na temat zachowania ciała i psychiki ludzkiej na ten gaz, bo to ja widzę, to jest coś w formie gazu. Teresa była kobietą dojrzałą, około 50 roku życia. Tamta kobieta była młodsza. Widzę, że zainteresowania Teresy były też bardzo takie naukowe.
Nie była żadnym naukowcem, ale interesowała się tym. I raz widzę, że spotkały się gdzieś w parku, znały się z widzenia, więc zaczęły rozmawiać pomiędzy sobą. I tamta zaproponowała Teresie, że pokaże jej, jeżeli chce. A widzę, że czas dla tamtej kobiety był bardzo napięty, potrzebowała szybko wyników jakichś, I zwabiła jakiegoś Teresę sprawozdania. do swojego Tak, laboratorium. tak. I co się dzieje? Zostaje jakby uwolniony gaz z jakiejś kulki, z jakiejś probówki zamkniętej. Teresa nie ma na sobie żadnego gazoodpornego kombinezonu. Ma coś na głowie, ma jakieś coś, ale to nie chroni ją przed tym gazem. Ten gaz dostaje się wszędzie do dróg oddechowych. Ta kobieta znajduje się poza tym pomieszczeniem. Co się dzieje z Teresą? Patrząc z jej ciała fizycznego, tak? Zaczyna widzieć coś. Zaczyna widzieć jakieś, w cudzysłowie, potwory. To wygląda tak, jakby ten gaz był poniekąd halucynogenny, jakby sprawiał, że wariuje. Rzeczy, przedmioty, które widziała na stole, zmieniają swoją strukturę, zmieniają swoją wielkość, zmieniają się w Pojawia się. zupełnie inne rzeczy niż czym są. Czyli halucynacje się pojawiają. Co jeszcze się dzieje z jej ciałem fizycznym? Serce zaczyna bardzo przyspieszać. Zaczynają boleć żołądek, brzuch, dochodzi do krwotoku. Tak jakby zaczęły narządy się rozpuszczać. Mózg również, tak jakby zaczął się topić. Chwilę potem, to trwało około 2 minut. Pierwsze sekundy to właśnie to były halucynacje. Później pojawiał się kompletny zanik. Odłączenie myślenia, odłączenie widzenia, słyszenia, przeogromny ból. Nawet w końcowej fazie nie czuła nawet bólu, bo te receptory po prostu były stopione, wyłączone. Czyli przewodzenie elektryczne w całym organizmie zostaje w jakiś sposób zablokowane. Zablokowane. Okej, zobacz teraz, co dzieje się z Teresą na poziomie subtelnym, eterycznym. W momencie, kiedy one siedzą w tym parku, tamta kobieta zadaje pytanie, czy chcesz to zobaczyć, czy chcesz pójść ze mną? Ona wyraża zgodę. To wyrażenie fizyczne zgody jakby wiąże subtelnie ją z tamtą kobietą. Elu, to zostaw na razie. Co się dzieje subtelnie z Teresą w tym laboratorium, wtedy kiedy ciało doznaje takiego uszczerbku? Ciało subtelne bardzo się kurczy. Jest jakby, zostaje zamknięte. Jest otoczone jakby taką warstwą bezczuciową. Jakby to powiedzieć, jest odcięte od wszystkiego. Dobrze, i ta warstwa bezczuciowa, co się na nią składa? Z czego powstaje ta bezczuciowa, oddzielająca warstwa? Ja widzę, że to ma postać technologiczną. Poniekąd jest złożona z jakiejś energii. Ta technologia jest owita jakąś energią, ale jest quasi technologią. Dobrze, i skąd ona się pojawia? W jaki sposób? W momencie śmierci, w momencie tego odłączenia czucia, myślenia, jakby pojawia się bezruch esencji. Jakby zostaje zmrożona, zatrzymana, odłączona od wszystkiego, od ciała fizycznego również. Ona jeszcze nie umarła, ale jest jakby w zawieszeniu. To trwa około minuty, ale to wystarcza. Zostaje opakowana, Przez kogo? wsadzona z. Przez kogo? Zobacz, patrzysz troszkę szerzej, Elu. Zobacz, kto, co. To jest zespół humanoidów. Można ich nazwać też laborantami. Kieruje tym ktoś inny, ale one to robią.
Dobrze, I to jaki to nie ma jest tak, że związek z tą oni. kobietą? Ta kobieta jest w ostatniej fazie. Można powiedzieć, że jest już w fazie wywrócenia. Jaki ma związek z tymi humanoidami? Jest z nimi związana bezpośrednio. Dobrze. One oddziałują poprzez nią. Okej. Czyli ona nie wyraża swojej woli, tylko jest bardzo silnie podpięta. Dokładnie. Wie, co ma robić, dostaje rozkazy z tak zwanej góry. Tak. Nawet nie wie, co robi. Okej. Bardzo ważne pytanie do Teresy Subtelnej. Czy znała tę kobietę wcześniej niż ta sytuacja w laboratorium? Tak. Znała ją wcześniej jako koleżankę, czy jeszcze wcześniej ją znała? Jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej. Czy w tym wcześniej już miały jakieś ze sobą związki, relacje, powiązania energetyczne bądź karmiczne? Miały powiązania energetyczne. Na czym polegały te wcześniejsze powiązania energetyczne? Spotykały się w relacjach bardzo bliskich, ale nie jako para. Nie widzę tutaj żadnych seksualnych powiązań. To było zawsze jakby na poziomie zaufania, rozczarowania w tym sensie. Jakby nienawiści, zdrady, ale nie takiej, jakie są w relacjach pomiędzy partnerami. Kto komu ufał i kto kogo zdradzał? To było różnie. To było różnie. Z różnymi konsekwencjami. Nie zawsze dochodziło do śmierci. Prędzej chodziło o rozczarowanie, o odwrócenie się od tej drugiej osoby. Że ktoś zawodzi czyjeś zaufanie i ona przestaje ufać innym ludziom. Jasne. I tutaj jest dokładnie tak samo. Czyli cały Tylko, że czas, tutaj kończy się śmiercią. tutaj się kończy śmiercią, ale cały czas jest zaufanie i jest rozczarowanie. Czyli ta zgoda wcale nie nastąpiła wtedy, kiedy chodź, pójdziesz ze mną, pokażę ci moje laboratorium. Bo ten cykl ufania naiwnego i rozczarowania już trwa dużo, dużo dłużej. To jest tylko grubsza konsekwencja tego, co już trwa. Pokaż to Teresie. Widzi to? Widzi. I dużo ważniejsze jest to, jak to się zaczęło, jak się zaczął ten kołowrotek pomiędzy nimi dwiema, niż ta konsekwencja. Bo jeżeli tego kołowrotka, początku kołowrotka nie znajdziemy, to się nigdy nie skończy. Będą się ciągle spotykać i ciągle naiwnie wierzyć sobie i potem się rozczarowywać z różnymi skutkami. Rozumie to? To pójdźmy do tego początku, gdzie to się zaczęło, jak się w ogóle spotkały po raz pierwszy. Gotowe? Na trzy. Raz, dwa i trzy. Prowadzi nas do miejsca, w którym jakby dwie dziewczynki bawią się w takiej przysłowiowej piaskownicy. Który jest rok? To jest rok około 1348, tak tam się pokazuje. Bawią się razem, bawią się gdzieś. To jest teren jakby niby łąkowy, ale piaszczysty. Nie umiem zlokalizować miejsca. To jest bardziej Ameryka Południowa. Kim są Jest dla więcej siebie? piasku niż. Kim są? Są jakby znajomymi. Znają się z tej samej wioski. Koleżanki. Tak, one mają około 4 lat, ale ten fragment pokazuje, Co że one takiego, się znają co właśnie z ważnego się piaskownicy. dzieje wtedy, w tym XIV wieku? Dorastają razem, są nierozłączne w sumie. Później chodzi o, kiedy dorastają, zaczynają zmieniać się w kobiety. Jakby rywalizacja pomiędzy nimi następuje, ale od strony bardziej tamtej, drugiej dziewczynki niż od niej. Tamta dziewczynka jest bardziej taka stanowcza, zaborcza. Ona jest taka bardziej łagodna, ustępliwa, ale podoba jej się jeden chłopak. I ona, i ten chłopak lgnie do niej, a nie do tamtej. Tamta robi się bardzo zaborcza w stosunku do Teresy.
Co się dzieje? Jakąś intrygę wymyśla tamta dziewczyna. Jakby uwodzi tego chłopaka, jakby upija go i dochodzi pomiędzy tamtą dziewczyną a tym chłopakiem do aktu seksualnego, i ona się czuje zdradzona. Bardzo ufała tamtej dziewczynie, opowiadała jej, że się spotykają, że jest tak, że on jest bardzo czuły wobec niej, że się zakochali. I ona wykorzystuje jej taką, no, naiwność. Zaufanie i zdrada. Dokładnie. Co I się tutaj dzieje? po raz pierwszy jest taka nienawiść się pojawia w No Teresie. właśnie. Może nie agresja, ale taka nienawiść, bardzo duże, nie wiem, poczucie takie, że już nigdy nikomu nie zaufam. I robi się bardzo zamknięta w sobie, w tym życiu już. Nie ufa mężczyznom, nie ufa przyjaciołom. To jakby odsuwa się od kręgu przyjaciół. Znajduje później partnera, ale nie ufa mu. Jest bardzo zazdrosna, co też psuje relacje pomiędzy nią a mężem w tamtym czasie. A ta nienawiść, ten brak zaufania, to odsunięcie się, gdzie się w niej zbiera? W jaki sposób to produkuje i co z tym robi? To się zbiera, wiesz co, pomiędzy klatką piersiową a żołądkiem. Z czasem czuję bardzo duży ucisk tam. To cały czas w niej pracuje. Pojawia się jakaś kobieta, poznają jakąś rodzinę, bo oni później też mają dzieci z tym mężem. Bawią się dzieci razem i w niej się uruchamia już ta pamięć, ta nienawiść. I odsuwa swoje dziecko od tamtego dziecka, na przykład. Albo nie chce się spotykać z tamtą rodziną, bo nie ufa tamtej kobiecie. Okej, bo odtwarza Cały możliwość czas ten sam podobnych schemat. wydarzeń. Znaczy, tym tak. Pójdźmy do momentu śmierci w tamtym życiu. Zobacz, co się dzieje, kiedy umiera. Bardzo się zmienia na przełomie całego życia swojego. Robi się bardzo zgryźliwa, bardzo zła w stosunku do ludzi. Jaką? Umiera na jakąś chorobę. Mi się pojawia śledziona wątroba, żołądek. Tu coś ją zżera. Zobacz, co ją zżera. Zżerają ją te emocje nieprzetrawione, jakby nieprzerobione. Ten ciągły strach, lęk o to, że znowu to coś się wydarzy. Okej, to połączenie energetyczne z tamtą kobietą, z jej rywalką jest? Jest cały czas. W którym miejscu? Też gdzieś tutaj na poziomie żołądka. Okej, w porządku. Co się dzieje w tym samym czasie z tą drugą kobietą, kiedy Teresa umiera w tamtym życiu? Ona też cierpi, ona też nie jest szczęśliwa. Tak naprawdę nie znalazła szczęścia w żadnym związku. Miała dużo partnerów. Bardzo często zdarzało się tak, że też odbijała mężczyzn innym kobietom, ale to nie na krótko czuła się szczęśliwa. Później, jak te kobiety cierpiały, ona też nie była szczęśliwa. Można powiedzieć, odczuwała ból i żal tych kobiet, z którymi była połączona, jak również mężczyzn, którzy też mieli później wyrzuty sumienia, też byli nieszczęśliwi. Okej. Czyli wygląda na to, że w dużo gorszej sytuacji się znalazła. Tak, bo tych połączeń jest wiele więcej. Więc odczuwa też tę nienawiść, ten brak zaufania, który idzie i ból, który idzie od strony Teresy. Tak. Okej. To wracamy do dziś. Chciałabym, żeby Teresa pokazała całą linię czasową od pierwszego momentu, od tego pierwszego spotkania, od tej zabawy niewinnych dwóch dziewczynek w 1348 roku, tej ciemności. I razem oglądają sobie ewolucję swojej relacji. Ewolucja to jest słowo zbyt dobre dlatego. Te relacje zmieniają się. Czasami są bardziej intensywne, czasami są bardziej łagodne, ale Nieważne, cały czas nieważne, Elu, zostaw.
Chcę tylko, żebyś obserwowała Teresę i tę ciemność. Co się w niej dzieje, kiedy obserwują swoją ewolucję, osobistą i ewolucję wspólnej relacji, z tego powiązania, które do dziś trwa, od 1348 roku. Jak reaguje Teresa? Buzuje w niej wszystko. Czuję bardzo duży ucisk. Już nie tylko na poziomie żołądka, w całym ciele, klatka piersiowa. Całe ciało robi się bardzo napięte. Czy jej ewolucja dotarła do, od żołądka na całe ciało? Na Usztywniło całe ją? ciało. Okej. A ta ciemność? Czyli druga kobieta. Ona też pulsuje bardzo, bucha, aż tak, jakby to powiedzieć, w złości, rozgoryczeniu, aż tak pracuje bardzo. Jedna wpływa na drugą cały czas, co? Cały czas. Jak Teresa wpływa na tę drugą kobietę? Z tym, co nosi w sobie, z tą nienawiścią, z tym brakiem zaufania i wszystkim, co narosło w niej, co ewoluowało w niej. Teresa jakby oddaje jej część tego rozgoryczenia, tego bólu. Tamta też, tamta bardzo cierpi. Odczuwa ten ból, po prostu. Ona czuje ten ból i tą wściekłość. Wściekłość Teresy wpływa na tamtą esencję tak, że tamta esencja, odwrócona esencja, czuje się wściekła na samą siebie i na wszystkich. Czyli otrzymuje wściekłość. Otrzymuje I nieważne, wściekłość. czy jest wściekła na siebie, czy na innych, jest w niej wściekłość. Jasne. Zobaczymy sobie, przejdziemy przez punkty i zobaczymy, jak to wszystko wpływa na Teresę i czy ma swoje źródło w tej relacji, początkowo bardzo ładnej, która ewoluowała do tego, co widzimy dziś. Teresa mówi, że ma poczucie, że każdy, kto z nią przebywa, traci energię życiową, że choruje, trze oczy, wymiotuje. To jest zanieczyszczenie, które ją osnuwa, które jest też w niej. Oprócz połączenia z tamtą esencją, które jest też silne, jest połączona jeszcze z innymi osobami. I one, te osoby, które mają niższą energię, jakby rezonują z Teresą i odczuwają to, czym ona jest zanieczyszczona. Dlatego reagują w taki, a nie inny sposób. Poproś Teresę, żeby zawołała te wszystkie osoby, bo one też mają prawo wiedzieć, co się dzieje z nimi. Bo są częścią tego, tej ewolucji, tak ją nazwijmy. Są. To rodzina Teresy, czy jeszcze? Też. 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 I to są niektórzy znajomi, widzę, bo znają się z tego życia, ale są osoby, których nie zna teraz. To teraz niech zobaczą, skąd się biorą te choroby, wymioty, utraty energii życiowej. Widzą. Co widzą? Co rozumieją? Widzą połączenie poprzez z Teresą. Widzą jej zanieczyszczenie bardzo silne. Ale jej zanieczyszczenie jest również ich zanieczyszczeniem, ponieważ są połączeni. Widzą to. To niech zobaczą teraz wszyscy cały obieg energetyczny. Ty, Elu, możesz się unieść i powiedzieć, jak to wygląda z góry. Jak to wszystko przepływa? To jest jedna wielka sieć. Nawet ta wywrócona esencja jest w sieci. To jasne. Wychodzi na to, że jest Teresa. I od Teresy idzie mnóstwo połączeń do innych ludzi, do tych osób, które teraz przywołała. To są bezpośrednie połączenia. Od tamtych osób idą jeszcze inne. Tak? To jest jasne, bo to tak się tworzy sieć. Ale ja widzę, że najgrubsze połączenie, jakby najgrubsze zanieczyszczenie nie idzie właśnie od tych ludzi,
tylko od skądś indziej. Nie bezpośrednio, to też jest pośrednie połączenie. Okej, okay, zobacz skąd idzie to najgrubsze z innego obiektu. To zobacz, Elu, możesz tam pójść, zobaczyć. Jestem, widzę. W tym obiekcie jest energia Teresy. Jest bardzo, bardzo wymieszana. Nie tylko z tymi ludźmi, o których mówiłyśmy, ale innymi ludźmi, którzy są dalej jakby w tej sieci. I przez to, że są to jakieś przez jakieś pośrednie połączenia jest zanieczyszczenie, to Teresa nie ma możliwości, żeby się zorientować, co z czego nie, wynika. Dokładnie, jakby nie mogła znaleźć przyczyny tego, jakby nie wiedziała, od kogo to płynie, bo to wszystko jest tak bardzo wymieszane, jest tak zmodyfikowane, że ona jakby czuje połączenia z tymi najbliższymi, z którymi jest bezpośrednio połączona, ale nie ma pojęcia, skąd płynie ta reszta. Okej, okay. Czyli to, czy dostaje w ciry, czy nie dostaje w cirów, tak, czy tam łomot, tak jak to na samym początku padło takie słowo, nie ma znaczenia, bo to zanieczyszczenie może przyjść w zupełnie niekontrolowany sposób poza tym, co się dzieje z Teresą. Bo to jest w czymś innym planie. Dokładnie. Dobra. Druga rzecz. 5 lat temu takie wydarzenie, które Teresa opisuje tak. Moje ciało wewnętrzne zniknęło w okolicach brzucha. Mówi, że nie ma kontaktu ze sobą wewnętrzną. Po tej sytuacji zmieniła się jej twarz i ciało. Nastąpił większy zacisk tej obudowy, którą była otoczona już w czasie tamtej śmierci w laboratorium. Pojawiło się coś, co zaczęło ją obudowywać, coś szczelnego. Okej, czyli to jest ta warstwa, to ta, jest ta bezczuciowa, warstwa, ta technologiczna. Bezczuciowa, dokładnie. I ta ciemność, która przychodziła, odchodziła, to jest ta druga kobieta. Dokładnie. Dobra. Teresa mówi, że przez jej ciało przechodzą jakieś duchy, byty. Jest to również odbierane przez jej męża. Co przez nią przechodzi? Co czuje? Energia. Energia, ja tu mam informację, energia śmierci. Energia taka bardzo zgnilizna wręcz. Coś bardzo brzydkiego. To są energie innych osób. Również duchów, bo nawet te osoby, z którymi jest połączona, których nie zna, nie wszystkie żyją, ale jest z nimi połączona. Ta energia tych osób przepływa przez nią. To wszystko widać w tej sieci? Wszystko widać w tej sieci. I ta energia, która przepływa tych duchów, ta zgniła, ta energia śmierci, to idzie bezpośrednio, czy idzie poprzez ten obiekt? Już niektóre idą bezpośrednio. Znaczna część idzie przez ten obiekt z zewnątrz. Ale to, co ona odczuwa, to, co oni widzą, to jest połączenie bezpośrednie. Dobra, okej. Okay. Mąż to odczuwa. Dlaczego? On też jest połączony z nią. Jasne. On też jest z nią połączony. Kolejne pytanie. Ponieważ Teresa bardzo źle się czuła w swoim życiu, poszukiwała. Tych poszukiwań było bardzo dużo. Myśli, że ściągnęła sobie różne duchy, różne energie wskutek tych poszukiwań. Jak to jest? Szukała siebie. To jak powiedziałam na samym początku, esencja próbowała jej dać znać. Jestem tu, ale za każdym razem była znowu obudowywana tak, że traciła ten kontakt ze sobą. Tak? Fizycznie. Więc szukała, kurczę, coś jest nie tak. Czy wskutek tych poszukiwań, różnych, nie wiem, praktyk, pomocy różnych osób, coś więcej się wydarzyło z nią, z tą energetyką, z tymi zanieczyszczeniami? Powstało więcej połączeń. Powstało więcej połączeń, ale taki też był cel tego humanoida, który stoi u góry. Dobrze. Aby tworzyła jeszcze więcej połączeń. Celowo została odseparowana, aby szukała. Żeby szukała. Czyli jemu też zależało na tym, żeby więcej połączeń powstało. A co z tym
człowiekiem, z którego pomocy w efekcie nie skorzystała ani ona, ani jej rodzina. Już wiemy, że ciemność, czyli ta kobieta, bardzo chciała, żeby się z nim skontaktowała. Dlaczego tak bardzo chciała, żeby Teresa się akurat z nim skontaktowała? On jest też w tej sieci. Ona też go zna. Okej. Ma na niego wpływ bardzo duży. Okej. On w sumie fizycznie z tego życia nie ma dobre intencje, tak? Chce pomóc, ale to nie, to też widzę, że idzie z góry do niego, co on ma robić. Czy Teresa ma już z nim jakieś połączenie? Czy... Nie, nie ma bezpośredniego, nie zdążyło dojść do tego połączenia. Okej. A co by się stało więcej z nią, gdyby doszło do skorzystania z pomocy jego? On ma bardzo dużo połączeń z innymi ludźmi. Zanieczyściłaby się jeszcze bardziej. To byłoby bardzo ciężkie dla niej i dla jej rodziny. Jeszcze cięższe niż do tej pory. To jak to jest? Jest taki człowiek, który ma dobre intencje, żeby pomóc. I taka chodzi o nim obiegowa opinia, że on pomaga, że on na przykład oczyszcza. Tutaj się pokazuje, że gdyby Teresa skorzystała z jego pomocy, to by było jeszcze gorzej. Skąd ta opinia o tym, że pomaga? On oczyszcza, ale oczyszcza czym? On przez sobie jakąś energię widzę. Tylko ta energia, którą on w sobie ma, nie jest... To nie jest energia tej osoby, którą oczyszcza, tylko to jest jego energia. Ma intencje niesienia pomocy, oczyszczenia z jakiegoś brudu. On ten brud ściągnie z niej, teoretycznie, pogłaszcze, ale zostawi swoją energię wewnątrz. Przez chwilę ta osoba czuje się super, czuje się dobrze, ale jest zanieczyszczona jego energią plus energią, które inne osoby w nim już zostawiły. Okej, jasne. Teresa rozumie? Rozumie. Ona widzi różnicę pomiędzy jego energią, innych osób i w nim jest zlepek różnych energii. On nie jest w 100% też sobą. I tamta osoba, którą on uleczył, też nie jest sobą, bo ma szczątki energii innych osób i jego, w tym jego. Okej. Czyli na chwilę pomaga, ale na chwilę pomaga, w dłuższej tak, perspektywie czują jest się to... lepiej. Tak, są doenergetyzowani, ale nie swoją energią. I w dłuższej perspektywie to jest z deszczu pod rynnę. Dobra. Kolejny punkt. Teresa mówi, że słyszy głosy w głowie. Czasem to są rozkazy, nakazy, jakby głosy takie demoniczne, ale też i przyjemne głosy. Skąd te głosy w głowie? W głowie ma implanty. Jest zaimplantowana. Poprzez te implanty dochodzą do niej głosy z zewnątrz, które są, te słowa, te rozkazy są jakby wypowiadane w cudzysłowie, są przekazywane jej poprzez istoty humanoidalne. Te demoniczne głosy, takie straszne, takie ryki jakieś, to są istoty gadzie, które też w jej otoczeniu przebywają. Bo tych bytów jest więcej, nie tylko humanoidzi. Oni sobie włażą do jej przestrzeni wtedy, kiedy chcą. Okej. Korzystają z tego, że Teresa jest usztywniona, skupiona tylko na wyszukiwaniu luk i tak połączona w ogromnej sieci zależności energetycznych, że już nic więcej. Dokładnie. Ja mam tutaj też informację, że ona słyszy nie swoje głosy. Ona słyszy głosy osób, z którymi jest połączona. Okej. Dobra. Kolejny punkt to wiele myśli, obrazów o mordach, o śmierciach, o obozie koncentracyjnym, różne wizje. Skąd to się bierze? To są te połączenia z innymi ludźmi. Ona je, to są bardzo silne połączenia, ale pojawia się w niej też pamięć poprzednich przeżyć, wcieleń. To jest wszystko razem wymieszane. Ona sama nie wie, które przeżycia są jej, a które są obcych ludzi, które są przekazywane poprzez te połączenia. Okej.
I lęki jeszcze. Lęki, które wynikają z tego, że nie była rozumiana, nie mogła wytłumaczyć tego, co się z nią dzieje, nie wiedziała, jak to powiedzieć, ciężko jej było otworzyć się. Ciężko jej było się otworzyć, ponieważ ona jest zamknięta. Ciężko powiedzieć jest coś, czego sama nie rozumiesz. Ta jej cała wiedza, ta jej cała mądrość jest zamknięta. Jest jakby odcięta od niej. Jest kierowana, jest kontrolowana mentalnie. Nie może tego wypowiedzieć. To jest kontrola mentalna, odcięcie jej ciała fizycznego od subtelności. Subtelność przebija się, ale to nie jest to. Więc nie ma szans na wytłumaczenie tego. Okej, okay, plus ogromne ilości tych powiązań, Dokładnie. I ten połączeń. lęk jest cały czas w niej, pracuje w niej od zawsze. Ten lęk jest ogromny w niej. I jeszcze jedno pytanie, które dzisiaj, to rzecz, o którą dzisiaj jeszcze Teresa dopytuje. Przypomniała sobie, że jako pięciolatka miała wypadek w okolice pęcherza, no, uderzyła się, czy coś spadło jej, także w okolicach pęcherza miała uderzenie czy ranę i była potem, zdaje się, że operowana. W każdym razie była narkoza. Czy coś się wtedy wydarzyło? Coś dodatkowego, oprócz tego, co już i tak było przy niej. Tu mam informację, pojawiło się kolejne coś w niej. To unieruchomienie jeszcze większe, tak? Ciało fizyczne jest uśpione. Można zaimplantować coś. Pojawił się implant w okolicach narządów intymnych. Okej, okay, do czego ten implant Na te miał życie służyć? Już. Ograniczenie kreatywności, jakby wzmocnienie w niej poczucia winy. Tu jest związek z macierzyństwem, z nie wiem, z relacjami z mężczyznami. Miesiączkowanie, niepewność, niepewność jej jako kobiety, czy jest wystarczająca, czy jest wystarczająco dobra. O, na przykład, takie coś się pojawia w tym życiu. Czy ma to związek z jej relacją z tatą? Też. Ze wszystkimi mężczyznami w sumie. Mężem tym wcześniejszym, tak. Synami, synem. Też. Tu widzę, że odczuwa lekki lęk. Nie tylko... czasem pojawia się w niej lęk brutalności, choć nie zawsze, nie zawsze doznawała brutalności od mężczyzn, tak? Ale pojawia się ten lęk, że nie wiem, ktoś będzie próbował ją skrzywdzić. To jest czasami nieuzasadnione, ale jakby pojawiało się w niej. Rzeczywiście, Teresa opisuje siebie jako osobę o zamkniętym sercu, że ciężko jej było wyzwolić takie spontaniczne, ciepłe uczucia i do dziecka, i do męża, czy do dzieci. Natomiast pojawił się w jej życiu w którymś momencie mężczyzna, kolega. I to spowodowało to spotkanie, że poczuła taką silną energię serca, tak jakby ta miłość się miała możliwość przy tym mężczyźnie ujawnić. Co się wydarzyło wtedy? Bo to jest taka wyjątkowa sytuacja w jej przynajmniej tym życiu. Oni byli już razem połączeni, widzę. Oni się rozpoznali, obydwoje. Ta relacja rzeczywiście jest inna niż do tej pory. Nie jest taka, nie była taka sucha, nie była taka martwa ta relacja. Tu jest połączenie, ale na innej zasadzie. No właśnie, przyjrzyjmy się temu połączeniu. Mężczyzna już nie żyje. No właśnie. No właśnie. Oni się rozpoznali, im było dobrze. Tylko widzę, że odcięcie cały czas w tych wszystkich razach, kiedy się spotykali, następowało drastyczne odcięcie jednego od drugiego.
rozstanie, strata. To zajrzyjmy jeszcze do tego 1348 roku i później. To jest ten chłopak. Przepraszam, to jest ten chłopak z tamtego roku, ten mężczyzna, który zmarł. I tamten chłopak. Oni się naprawdę kochali w tamtym czasie. I odcięcie. I oni się spotykają. I odcięcie. Ja widzę, że tamten chłopak, ja mam dreszcze, później popełnił samobójstwo, bo to była miłość jego życia. On nie wybaczył sobie tego, że zranił ją i został, nie wiem, sprowokowany do zdrady. Bo Teresa później od niego odeszła i on nie wytrzymał. W porządku. Jesteśmy teraz dziś. Znaczy, że on też tu jest, gdzieś. Jest. Cały czas przy Teresie. Elu, ważne zadanie. Wiemy, że jest jedna sieć, która jest powiązana, jakby zapoczątkowanie jej jest przy tej kobiecie, tej, która dzisiaj pokazuje się jako ciemność. Czy to połączenie z tym mężczyzną jest czymś innym niż tamto, niż tamta sieć? To jest to samo. Ona jest bezpośrednio z nim połączona. Okej. To popatrz na ten trójkąt. Teresa, ciemność i mężczyzna. Teresa jest bezpośrednio połączona z nim. Jest bezpośrednio połączona z tą kobietą, ale ten mężczyzna z tą kobietą też są połączeni. Okej. To jest taki rzeczywiście trójkąt. To jeszcze jedno, głębsze spojrzenie na to wszystko. Patrzysz tylko, ale na poziomie jak najbardziej subtelnym, na te przepływy energetyczne pomiędzy tą trójką, w tym trójkącie. Powiedz, co widzisz. Od niego do niej płynie tęsknota i żal. Jakby on cały czas krzyczał, wybacz. Od niej do niego też płynie tęsknota. I też wymienia się z żalem pomiędzy nimi dwojgiem. Tęsknota i żal. Naprzemiennie. I ten ból straty. Dobra. Pomiędzy nim a tamtą kobietą. Od niego do niej jakby też żal, też złość, jakby niezrozumienie, dlaczego ona to zrobiła. Nienawiść od niego do niej. Od niej do niego. Oni się w sumie wymieniają tym. Jasne. Pomiędzy Teresą a tą kobietą, to już rozmawiałyśmy na samym początku, nie? Złość, żal, w sumie też się wymieniają. To jest w sumie jakby obieg zamknięty. Żal, nienawiść i tęsknota. Dokładnie. Okej. To idziemy do samej góry, że sobie obejrzymy teraz tego, który kontroluje to wszystko. Te obiegi energetyczne. W całości to oglądamy, Elu. W całości. Ale najważniejszy jest dla nas ten trójkąt. Teresa, kobieta, mężczyzna. To jest bardziej złożone. Tutaj nie wchodzą tylko w grę ich emocje. Też emocje osób połączonych z nimi. Tak. Czyli trójkąt, czyli prosta figura geometryczna staje się fraktalem, rozkładającym się w nieskończoność. Nazwać. Dokładnie, bo ja to teraz obserwuję i to jest po prostu, to nie kończy się tylko na ich osobistych przeżyciach. No. To jest o wiele, wiele bardziej złożone. Ale bazą są ich przeżycia? Tak, bazą są ich przeżycia. Czyli ziarnem, tym co karmi to wszystko, są ich osobiste przeżycia, tej trójki. Tak. To popatrzmy na tego, który, czy na tych, którzy kontrolują tymi przepływami. Którzy to utrzymują, którym zależy na tym, żeby to utrzymywać. Bo utrzymuje to Teresa, ten mężczyzna i kobieta. Wokół nich, mówię teraz o bytach, które wokół nich tutaj krążą. Są istoty gadzie, które cały czas podtrzymują ich w lęku.
Okej. Widzę, że do Teresy przychodzą. Zjawiają się bardzo często przy niej Czyli i oni przy w jej swoim rodzinie. trójkącie są podtrzymywani w lęku przez istotę gadzie. Też. Mnóstwo energii płynie też właśnie z tego obiektu do nich. Nie tylko do Teresy, ale też do niego i ta esencja odwrócona też jest połączona z tym. Wiemy, że to No, jest jedno. Okej, to czyli jest jeszcze jedno. mieszanina Mieszanina, to jest najgorszych, najniższych kocioł, energii. straszny kocioł. Choroby, śmierć, najgorsze emocje. No to, a obiekt? Zobaczymy, co tam się dzieje, po co to wszystko chce Teresa? Patrzymy, tak, patrzymy, jesteśmy tam. No. Jest kilka pomieszczeń. Tak Jest kilka pom króciutko, najważniejsze rzeczy. Najważniejsze, że ona widzi dwa pomieszczenia, bo właśnie tam, gdzie się znajduje ta skotłowana energia, i jest jeszcze jedno pomieszczenie, bardzo jasne, bardzo czyste. Ona by to nazwała przeciwieństwo tamtego. Tam dokonuje się wszystko, wszystkie decyzje tam zapadają. W czystej czy w brudnej? W czystej. Dobra. Mówimy o tej drugiej, czystej. Tam zapadają wszystkie decyzje. Tam jest mnóstwo obliczeń dokonywanych. Porównań, diagnoz przychodzi do nas. Tam są plany. Dobra. Okej. Czy ten mężczyzna i ta ciemna kobieta, tak ją będę nazywać, chcieliby zobaczyć razem z Teresą, jakie plany i decyzje zapadają w ich sprawie i dlaczego tam jest tak czysto? Mężczyzna się pojawia, ta kobieta nie bardzo chce iść. No ale jest i tak połączona. O, idzie, ale nie chce za bardzo. Dobra. Dlaczego tam jest tak czysto? Tam jest, wiesz co, to wszystko jest jakby załadowane ich czystą, jej, Teresy czystą energią. Teresy? Teresy. Ja widzę Teresy czystą energię, bo mówimy teraz o niej. Dobrze. Czy ten Ale mężczyzna rozpoznaje swoją czystą energię? swoją energię on też rozpoznaje. Dobrze. Tamta brudna kobieta, ciemna kobieta też rozpoznaje swoją energię w tym. Okej, I osoby, które są połączone z nimi, ich energie też tam są. czy te ich czyste energie są w jakiś sposób połączone? Czy one się łączą, tworzą to w jakiś sposób? Wiesz co? One się nie mieszają. Nie mieszają się. Ciekawe Nie, bo one dlaczego. miałyby zupełnie inne zbarwienie. Nie byłoby tam tak jasno. One są jakby, wiesz co, odseparowane, nie stykają się ze sobą. One nadają jasności, one nadają pędu, one nadają informacji, ale one się ze sobą nie mieszają. One są jakby warstwowo, bezdotykowo ułożone. Okej. Czy to przypadkiem nie dlatego Teresa czuje, że jej istota jest poza nią? Poza nią. Ma rację. Ma Jest poza rację. nią. Czy ten mężczyzna też czuje, że coś ważnego Też. jest poza nim? A czy Tak. wszyscy inni ludzie, wszystkie inne istoty też tak czują? Tak, czują niezrozumienie tej sytuacji, tęsknią za czymś, ale nie umieją powiedzieć za czym. Właśnie za Nie umieją tym, tego zdefiniować. co jest Dokładnie. poza nimi, to Tak. znaleźli. Znaleźli. Wszystko jest tu. W swojej czystości. Tylko tu to nie jest miejsce dla nich. Ale już wiedzą, gdzie to jest. I wiedzą, co to robi. Nadaje motor. Czemu? Przejdźmy do tej ciemnej, do tego ciemnego pomieszczenia. To motor dlatego? Tak. To jak to możliwe, żeby z takiej czystości, z takiego piękna stworzyć takie ciemne coś? To jest wynikiem ogromnej manipulacji. Manipulacji po prostu. Tak to można wytłumaczyć. Oni zostali tak zmanipulowani do tego stopnia, że zaczęli się ze sobą mieszać. Ich No dobra. energie zaczęły się ze sobą mieszać, zaczęły powstawać w nich emocje, Dobra. których już później nie pamiętali, od czego się zaczęło.
Okej. Jak to się zaczęło? To teraz pytanie do tego mężczyzny. Niech on odszuka swoją manipulację i odczyta ją na głos. Tę manipulację, której uległ. On ją rozpoznaje jako miłość. Miłość w sensie niefizycznym nawet. On mówi, że gdyby rozebrać miłość na czynniki pierwsze, byłoby tam zaufanie, byłoby tam radość, byłoby tam spontaniczność, mówi. Miłość to jest bardzo ogólnie napisane. Określone, bardzo określone, bardzo ogólnie. Wszystko, co się składa na miłość. Mówi bardzo dużo drobinek w tym. To czemu uległ? Na czym polegało to? Na czym polegał problem jego? On mówi na inności. Inny rodzaj miłości, zaufania, przeżyć. Tak jakby lustrzane odbicie tego, czym on jest, tego, co on czuł, zanim to wziął. Okej, czy to jest to, o co mu chodziło? Tak. To znaczy, znalazł to, co chciał znaleźć, dobrze, ale ale nie to, co chciał przeżywać. Okej, a co chciał przeżywać i co chce przeżywać? On chciałby wrócić do tego, czym on był wcześniej. Okej. Do tej czystości, którą on tam czuje w tym. Dobra. Pomieszczeniu. Będzie mógł to zrobić, jeśli będzie chciał. Zapytam o tę ciemną kobietę. Niech ona również odszuka swoją manipulację. Tę manipulację, której uległa. Nie umie. Nie chce. Umie. Chce i umie. I może. Na czym polegała jej manipulacja? Ona mówi, jestem tak bardzo gęsto, nie dokopię się do tego. Dokopię się. Już się dokopała. Ona mówi, w sumie to polega wszystko na tym samym. Dobrze, a na czym konkretnie w jej przypadku polega? U niej pojawiło się uśpienie, jakby dezorientacja. Tak to wyciągnęła, tak to rozumuje. Dobrze. Ale budzi się teraz, bo odnalazła to, czego szukała. Ona patrzy na tą swoją pierwotną energię, na tym, czym ona teraz jest. Trochę nie rozumie tego, co się dzieje. Dlaczego chciała zasnąć? Dlaczego chciała być uśpiona? Myślała, no, że aby nie czuć bólu. A tam w niej pierwotnej jest ból? Nie ma bólu. No właśnie. Ból pojawił się w momencie zejścia tutaj, mówi. Okej. Ten ból był ogromny, chciała go uśmierzyć. Dlatego chciała zasnąć. A potem sprawiała ból innym. Aby nie czuć własnego. Nie czuła? Czuła, ale koncentrowała się na bólu innych. Ale to było diabelskie koło, mówi. Im więcej bólu sprawiała innym, tym więcej bólu czuła. I czuje. I czuje. I ten ból, który odczuwa teraz, bo cały czas go odczuwa, jest jej bólem i bólem wszystkich, którzy są tutaj w tej sieci. To właśnie wybiera? Ma wszystko to, co chce. I śpi, i boli. I nie pozbędzie się tego. To jest jej wola? Waha się. Bardzo dobrze. Zostawmy ją z tym wahaniem. Teresa identyfikuje manipulację, której uległa. U niej pojawia się odwrócenie. Krzywe zwierciadło, jakby pokazanie jej istoty jakby na inny sposób. Co to zmienia? U niej się pojawiło odwrócenie, po prostu. Inaczenie. Inaczenie. Jeżeli inaczenie, odwrócenie,
No to bardzo się dopasowała i do mężczyzny, i do ciemnej kobiety. Bo on myślał o najpiękniejszej, najczystszej, a doświadczał najgorszej, zakłamanej. Ona z kolei, ta ciemna kobieta, wywróciła się po to, żeby wywracać kolejne. A Teresa pomiędzy nimi. Bo wybierała albo prawo, albo lewo, ale nigdy siebie. Dlaczego? Nigdy nie wybierała siebie. Ona mówi, nie mogła. Nie mogła. Dlaczego? Później już nie umiała. Dobrze, ale Coś. początkowo. Bo uległa. No właśnie. Zgodziła się. Czemu uległa? Na Na to. co się zgodziła? Wobec kogo się zgodziła? Tego szukamy. Ona ma to w ręku. Trzyma to. Nie umie tego odczytać. Ona trzyma to w ten sposób. Otwiera i zamyka. Bardzo ściśnięte w ręku. No to chyba Elu idziemy sobie. Ona mówi, nie czekaj. No. Ona ma w ręku życie. Ona mówi, to jest definicja życia. Słucham. Ona tak to teraz Życie ma w odczytuje. ręku. Życie ma w ręku. To jest inna definicja życia, którą przyjęła. Od kogo? Od humanoida pokazuje na niego. Co on ma wspólnego z życiem? Ona Niech mówi popatrzy na nic. niego, ściągnie go za fraki tutaj. Co on ma Stoi. wspólnego z życiem? Niech rozejrzy się Teresa dookoła, zobaczy, ile życia w tej sieci. Życie to jest potrzebne, żeby to wszystko nakręcać, i życie jest zamknięte w tym jasnym połączeniu. A poza tym wszędzie jest pustka, drętwota, śmierć i zgnilizna, cierpienie, ból, nienawiść i wszystko, co najgorsze. Bo taką definicję przyjęła Teresa i dzierży to w ręku i nie chce tam nawet spojrzeć, bo bardzo nie chce pomyśleć o sobie, że popełniła błąd, że dała się oszukać, że zaprzeczyła życiu, przyjmując od kogoś, kto nie ma nic wspólnego z życiem, coś, co on nazwał definicją życia. Co tam się dzieje, Elu? Ona ciebie słucha. Dochodzi do niej. Rzeczywiście przyjęła to. Ona mówi: przyjęłam to bezmyślnie. Tak jakbym chciała spróbować innego życia. Coś, co było pięknie opakowane, mówi, błyszczące. Ona mówi: bo to błyszczy. Mówi: to było. Przeżyłam zupełnie odwrotność. Mówię No jej to słowa. spróbowała i On nie przeżyła. ma, tak, ona widzi, że to nie ma nic wspólnego z życiem. Zobaczyła cierpienie na swojej linii czasowej. I tą energię czystą, która jest tam obłożona, to jest zupełnie co innego, tak? Niż to, co przeżywa tutaj. Jest jej wstyd. Ona mówi, jest mi wstyd. Ten wstyd mówi, czuję.
Możemy się skupiać jeszcze z 15 minut na tym wstydzie, albo 15 milionów lat. On niczego nie wnosi tutaj. Nikomu nie pomaga. Jest częścią tej śmierdzącej części. No. Może wreszcie się skoncentruje, skupi na tym, na życiu. Chciałaby. No to niech to zrobi. Jak to robi? Patrzy na siebie, na wewnątrz siebie, na tą taką obudowaną. No. I jakie wnioski? Chciałaby to ściągnąć, tą obudowę z tego. Proszę bardzo. To wygląda jak taka błonka, ściąga ją. Bardzo nieśmiało, ale ściąga. Dlaczego nieśmiało? Tak jakby miała jeszcze poczucie takie, czy da radę, czy nie, ale ściąga. Jest w niej jeszcze niepewność, ale chce. Ta niepewność jest po stronie życia, czy po stronie zgnilizny? Zgnilizny. No to już sama niech sobie odpowie, czemu kultywuje. Ściągnęła. Czemu się poddaje cały czas? No, implanty z głowy, z narządów kobiecych. Ściąga z głowy, z oczu, w gardle, barki, tutaj. Też jest niepewna cały czas? Radzi sobie. Dobrze, bardzo dobrze. W okolicach klatki piersiowej, w okolicach piersi, takie małe kuleczki. Jakby guski. Dobrze. W brzuchu. Ona mówi, że to bardzo na niej ciąży. To nie jest implant, ale to bardzo ciężkie jest. Chcę to wyciągnąć. To bardzo dobrze, to zgnilizna. To wszystko jedno, czym jest. Czy implantem, czy technologią, czy starymi emocjami, przeżyciami. Tym wszystkim. Wyciąga. No, co to jest? No, są wszystkie jej przeżycia, wszystkie jej traumy. Wszystkie lęki. Należy do jasnej strony, do życia czy do zgnilizny? Ciemnej. Do ciemnej. No, to ściąga to. Bo chyba nie tego szukała w życiu, prawda? Nie. Bo tego nie ma po stronie życia. Wyciągnęła. Dobrze. Zrobiło jej się lżej na żołądku. Na początku było jej niedobrze, jak to wyciągała, ale teraz już jest dużo lepiej. Dobrze. Obce energie, które przez nią przepływały, te zgnilizny. Ściągnęła. Wszystkie. Oczyściła. Patrzy na nią, wskazuje jeszcze na parę miejsc. Jeszcze w okolicach głowy i ramion, na opuszkach palców jeszcze troszeczkę, ale już ściąga. Dobra. Idzie do okolic intymnych. Tam ma też przeżycie jakieś. Ma implant. Jego ściąga. Wyciąga tamte przeżycia. Tam są też programy jakieś. Wyciąga je. Już zakuło ją. Ale jest teraz okej. Bardziej przypomina życie teraz? Teraz bardziej mówi, przypomina życie. Mówi, ja czuję się lekka. Bardziej dobrze. Lekka. Dobrze. Czy ta czyściutka energia, to życie, wypływa z niej cały czas i wpływa tam do tego jasnego pomieszczenia? Ona mówi, że czuje, że coś z niej ulatuje. W jaki sposób i którędy?
To tak jakby było pomiędzy kością ogonową a narządami kobiecymi. Dlaczego cały czas to z niej wypływa? I ona o tym nie wie, dopóki i nie wiedziała, dopóki nie zapytałam. Ona po prostu tego nie czułam, tak jakbym była odcięta od czucia. Ale teraz już to czuję, mówi. No dobrze, to co, czy to odcięcie od czucia cały czas jest aktualne dla niej? Teraz już nie, ona mówi, zniknęło wraz z tą obudową tu i z głowy, z implantem. Dobrze, czy teraz jest świadoma, co się dzieje z nią i z jej energią? Teraz tak, mówi, że teraz widzi. Mówi, nie zezwala na wypływ energii. Dobrze, ale jest jakaś część tej jej energii, która już wypłynęła. Czy z Jest. tej postaci? Czy zezwala na to, żeby jej energia była poza nią? Bo Nie. jak o tym zapomni, to pewnie będzie znowu jej szukać. Nie, nie zezwala na No to. to anuluje ją. Zewsząd. Jeśli gdziekolwiek jest poza nią. W tym obiekcie przygasły światła. Tak jak żarówka się przepala. Takie migania nastąpiły. Na chwilę przygasły, jakby nazwijmy to monitorami, tak? Monitory przygasły. Dobrze. Bardzo dobrze. Mężczyzna obserwował ją. Obserwował. Jest Można nią. powiedzieć, że ją naśladuje. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Cały czas są połączeni? Nie. Nie, ona wyciągnęła tą ciemną kulę z siebie. I to z narządów płciowych. I widzę, że połączenia pomiędzy nimi nie ma. Dobrze, może teraz popatrzeć na niego i powiedzieć mu to, co chciałabym mu powiedzieć teraz. Ona mówi, to wszystko nie ma znaczenia, co się wydarzyło. Nie trzymajmy tego już w sobie i przy sobie. Co to zmienia dla niej w jej obecnym życiu w 2023? Jestem wolna, mówi. Od niego. Jestem wolna. I co to zmienia w jej życiu? Nie będzie poszukiwań, nie będzie bólu i tęsknoty. Będzie fizycznie pamięć o nim, ale nie będzie wzmagać bólu. On był częścią życia, ale to życie się skończyło i jest w porządku. Każde życie się kiedyś kończy, mówi. Jak z jej zamkniętym sercem? Nie ma zamknięcia serca. Jest... Jest otwarta, to znaczy otwarta, nie jest zabudowana, nie jest obudowana. Ona to rozumie, na czym to polegało i teraz nie ma zamkniętego serca. Czy może zidentyfikować tych, którzy są jej bliscy z różnych powodów w tej sieci? Tak. I popatrzeć teraz na nich. Tak, to wszystko działało na podobnej zasadzie. Czy coś... Ta naprawienie czy zmiana w tej relacji z tamtym mężczyzną coś zmienia w tych połączeniach. Nie tylko w relacji z nim, poprzez wyciągnięcie tego czegoś czarnego, tej zgnilizny, odpadły połączenia z innymi ludźmi. Okej. Oczyściła te nieswoje energie, te przeżycia, traumy. I nie ma połączeń z innymi ludźmi. Widzę, że jej syn nie jest z nią połączony. Dobrze. Jej mama, tata również nie. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No to została teraz ciemna kobieta. Teresa staje naprzeciwko niej. Przyjaźniły się kiedyś bardzo, były sobie bardzo bliskie. Co teraz chciałaby jej powiedzieć? Nie ma do niej żalu, nie czuję do niej żalu. Nienawiść? Ten żal już wyciągnęła. Nie, nie czuje nic do niej. Widzi ją neutralnie. Nie widzi jej jako agresora, nie widzi jej jako podstępnej wiedźmy. Nawet jak tak jest taka, jeśli nazwała. Jest taka ciemna? Nie boi się jej. O. A ona chciałaby coś powiedzieć? Ona nie mówi nic. Ona trzyma tylko w ręku
coś, co znalazła w sobie. To jej wahanie, dlaczego ona się jeszcze waha, czy chce, czy nie chce. Ona to trzyma w ręku, ale to jest jej. Okej. Chce to otworzyć, zajrzeć, powiedzieć o tym? Może. Ona mówi, porównałaby to do tej świecącej energii. Na tym obiekcie. Czuję tęsknotę za tamtym. Ale mówi, czy to wystarczy? Jak nie spróbuje, nie będzie wiedziała. A ponieważ jej manipulacja polega na tym, że zasypia, to znaczy, że zapomina, to jeśli nic nie zrobi, niczego nie zrobi dla siebie teraz, to kiedy my stąd pójdziemy, zapomni i zostanie z tym, co jest. I nigdy się nie dowie, być może. Dotyka tego, co ma w ręku. Tak jakby próbuje tym okruszkiem poczuć. No. Tak troszeczkę to jakby ciutkę się powiększa. Ciutkę się powiększa. Ale ona chce sama, mówi. Przecież nic nie robimy. Ona chce to zrobić sama. Cały czas tak powtarza. Koncentruje się na tym. To już jest bardzo dobry znak, że koncentruje się na tym, a nie na tej swojej ciemności. No właśnie. I to jest najważniejsze zdanie, jakie padło w całej tej sesji, w całej tej pracy Teresy. Koncentruje się na świetle, a nie na ciemności. Zaczyna bardzo płakać. Ze wzruszenia, z tego ciepła, z tego takiego kłucia, takiego delikatnego, przyjemnego. Mówi, że nie pamiętała tego od dawna. Tego. Elu, popatrz na Teresę. Teraz. Teresa się uśmiecha, jakby tamta bawi się tym okruszkiem siebie, a Teresa dotyka całej siebie. Czuję też takie przyjemne kłucie, takie nie do opisania, ciepło z kłuciem, taką lekkością, tylko że ona już jest, ta ciepłość w Teresie jest już duża. Jest już większa. Już większa, bardziej błyszczy, bardziej jest świadoma tego, tej swojej jasności, tego swojego światła. To teraz niech Teresa popatrzy jeszcze na te byty, tak zwane obce byty, pasożyty. Ona mówi, że dla niej są śmieszne. Nie ma, nie czuje lęku przed nimi. Świetnie. Tak jakby były po prostu jakimiś mało znaczącymi istotami, przedmiotami. Ona mówi, nawet nie wie, jak ich nazwać. Ale byli bardzo znaczący dla niej, ponieważ byli. To na nich była skoncentrowana, na tych energiach, które są im bliższe niż życiu. Może wybrać. Bo tak naprawdę ten błąd dotyczy ich wszystkich. Całej tej sieci. Nie tylko ciemnej kobiety, nie tylko tego mężczyzny, nie tylko Teresy. Wszystkich. Zamiast koncentrować się na życiu, to szuka się innego życia poza sobą. I wchodzi się wtedy w relacje z takimi jak te gady, humanoidy i tak dalej. Ale oni tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Wybór, indywidualny wybór każdej istoty ma znaczenie. Teresa wybrała trochę doświadczeń w zgniliźnie. Chociaż błyszczało i nazwane to było innym życiem. Wszystko prawda. Ale basta. Dzisiaj powiedziała, że już nie chce, tak? Dokładnie. No trzeba się pożegnać z nimi wszystkimi. Bo nawet w tym jasnym pomieszczeniu czysta energia nie mieszała się z żadną inną czystą energią. To znaczy, że jeżeli pozostaje w swoim życiu, w sobie i ze sobą, to nie przylepi się do niej nic niefajnego. Pozostanie integralna ze sobą.
Czy to jest wszystko zrozumiałe? Tak, Czy rozumiem. abstrakcyjne tak bardzo, że niezrozumiałe? Nie, ona to wszystko rozumie. To co? Pożegnanie? Wielkie Tak. pożegnanie? Tak. No dobrze, policzę od 1 do 3. I z nowym rokiem naszym ziemskim może zacząć swoje nowe życie. Życie, swoje życie. Każde słowo ma tutaj znaczenie. Liczę. 1, 2 i 3. No, opowiadaj, Elu. Zrobiła wybuch, ale nie, że wszystko wybuchło, ona wybuchła. Rozpłynęła się po prostu taką falą poza siebie. Wszystko zniknęło. Nie ma ani innych ludzi, nie ma tego mężczyzny. Mężczyzna odszedł. Nie ma tej kobiety. Nie ma obiektu. Nawet nie czuję go w jej obrębie. Bo dla niej nie ma już tego. Nie ma. Nie ma. Jest sama. Jak się Jest czuje? wzruszona, jest wzruszona. Ale tak radośnie wzruszona. Teraz ma kontakt ze swoim fizycznym ciałem, ze Ma. swoją fizycznością Ma. przez jakieś luki, czy ten kontakt inaczej Nie, wygląda? ten kontakt jest w całym ciele, nawet poza jej ciałem fizycznym. Jak, co chciałaby powiedzieć samej sobie? Wróciłam do siebie, tak powiedziała. Odnalazłam siebie, wróciłam do siebie w tym sensie. I to ma na myśli fizyczność i subtelność razem. Dobrze. Wróciłam do siebie. Co to dla niej zmienia? Zmienia wszystko, zmienia perspektywy widzenia, czucia, postrzegania siebie i innych, otoczenia, jej, nie wiem, pracy, najbliższych, nawet mieszkania, wszystko. Zmienia się wszystko po prostu. Sny. Odkrywa wszystko na nowo, tak, sny. Nawet jak się pojawiają, ona je rozumie inaczej. Zdrowie fizyczne, ciało też jest fizyczne i zdrowie jest ważne. Jest bardzo mądrą istotą, fizycznie również. Będzie czuła, czego jej potrzebować, aby siebie wzmocnić, bądź oczyścić, bądź wspomóc po prostu. Będzie wiedziała, jak to zrobić. Ona wie, jak to zrobić. I to będzie się cały czas, to pracuje cały czas w niej. Dobrze. Czy coś mamy jeszcze do zrobienia? Tutaj zapytaj Teresy. Nie. Z całym szacunkiem możemy sobie już pójść. Tak Już mówi. teraz możemy. Nie gniewa się na mnie, że taka byłam ostra w pewnym momencie. Nie, nie, ona się śmieje. Czasami mówi, należało mi się. Ale teraz już dosyć, Ale mówi. to nie była kara. Nie, nie, Absolutnie. absolutnie, nie. I ona mówi, wszystkim moim najbliższym informacje przesłałam. Brawo. Mówi, nie chcę nikogo zapraszać, ale wszyscy wiedzą. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To co, możemy zamknąć sesję? Naprawdę? Możemy. No dobrze. Naprawdę. Ja już wychodzę, bo tutaj już Dobrze, to będzie za zamykamy dużo. sesję. Tak jest. To teraz już z Teresą się rozłącz całkowicie ze wszystkimi i ze wszystkim. Elu, wracasz do siebie na jeden. Możesz się zregenerować, podnieść sobie wibracje, zharmonizować się całkowicie po tej pracy. I po tych świętach, i po nowym roku też, na poziomie fizycznym i subtelnym. Z każdej strony zadbaj o siebie. I na dwa. Powolutku zaczynasz się budzić. Każda komórka Twojego ciała jest doenergetyzowana, zharmonizowana, a Ty już odświeżona i gotowa do powrotu. Wracasz. I na trzy możesz otworzyć oczy. Ach, aż mi się pomyliło, czy mam pstryknąć, czy mam.
Jestem. Super, super. Wszystko w porządku, Elu? Wszystko dobrze, wszystko dobrze. Cieszę się. Teresa. Ach, dziękuję Wam bardzo. Powiedz, Tak. jak wrażenia? Co czułaś w trakcie sesji? Czułam, jakby w głowie popuszczało mi coś. Było lżej w głowie. Lekkość właśnie. I w żołądku też coś jakby popuszczało. Czyli jesteś wrażliwa, masz tę wrażliwość w ciele. Coś chciałabyś powiedzieć po tej swojej pracy, niełatwej wcale. Właśnie. Co bym chciała powiedzieć, że to wcześniej mogłam też już mieć, ale że chciałam podziękować w ogóle za pracę też waszą. I więcej słów nie mam. W porządku. Zostawimy cię, Tereso. Za chwilkę jeszcze, jak wyłączę nagrywanie, powiem ci dwa słowa o tym, jak zadbać o siebie przez najbliższe dni i tygodnie. Zadam ostatnie pytanie o zgodę na publikację. Czy chciałabyś, czy byś nie chciała? Każda odpowiedź jest dobra. Wszystko w porządku. Chciałabym tylko właśnie też, żeby to zdjęcie było zamazane. Dobrze, dobrze. Tak zrobimy. Dziękujemy Tobie bardzo i bardzo gratulujemy. Dziękuję również. Trudna Dziękuję. praca, ale naprawdę wszystko w porządku. Zrobiłaś to. Dziękuję bardzo.